Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a dzisiaj moim waszym gościem jest Bogdan Wałęsa, najstarszy syn Danuty i Lecha Wałęsów. Witaj, Bogdan. Witam, dzień dobry. Pretekstem naszego spotkania jest ta oto książka Wałęsa 80. W zapowiedzi tej książki czytamy, że ta książka pokazuje Lecha Wałęsę, jakiego nie znamy, a kto może go znać lepiej niż najstarszy syn. Jest taka tradycja w tradycji judeochrześcijańskiej, też islamskiej, że najstarszy syn ma jakieś takie zadanie, tak? No bo z jednej strony miałeś liczne rodzeństwo, masz liczne rodzeństwo i myślę, że jakoś to powodowało, że no nie mogli sobie pozwolić na tyle, co młodsi bracia i siostry. I z drugiej strony, czy ty czułeś, że gdzieś tato mówił, co ty masz robić, jak masz żyć, czy miał do ciebie jakieś zadanie? Wtedy, jak byłem młodym człowiekiem, dzieckiem wręcz, to nie, bo ojca rzadko widywałem. Ale mówisz, że było lepiej i tak niż później, w latach 70. Zdecydowanie, oczywiście, że tak. No i wtedy, wiadomo, to najstarszy w rodzinie zawsze ma, jeśli nie wprost, to gdzieś tam w tle to zadanie, żeby opiekować się młodszym rodzeństwem, mamą. Teraz bardziej, coraz częściej ojciec mi mówi, że chciałby, żebym ja przejmował to wszystko, aczkolwiek już zaczyna mnie powoli już zwalniać co jakiś czas, bo coś mu się nie podoba. Czy wręcz mówi, że to nie tak. Wy nie macie genu zwycięzcy. Wy nie potraficie wygrywać. A ja mówię, ojciec, no dobra, a kiedy skąd mieliśmy tego się nauczyć? Kiedy? No tak. A to zresztą mówi na kartach tej książki i przyznaje otwarcie, że nie tyle, co poniósł porażkę, natomiast no nie był obecny, tak, w waszym młodym życiu. A chciałem z tobą porozmawiać o takim jednak odium tego nazwiska, no bo tak w zasadzie z jednej strony awersem jest to, no pewnie duma, tu nie ma o czym mówić. No chyba nie ma bardziej znanego Polaka na całym świecie niż Jan Paweł II, Robert Lewandowski, Lech Wałęsa. O kolejność możemy się oczywiście kłócić, tak? Natomiast wiem, że też to się wiąże z jakimś ciężarem, bo pewnie miałeś kolegów w szkole, a przecież uczyłeś się jeszcze w czasach komuny, którzy niekoniecznie byli fanami Solidarności, ich rodzice. Różnie z tym było. Tak chciałem się ciebie o to spytać, czy spotykały cię wtedy jakieś przykrości z tym związane? Bo o tych radościach pewnie jeszcze porozmawiamy chwilę. W szkole podstawowej to muszę powiedzieć, że nie. Ewentualnie bardzo rzadko coś było, jakieś przełożenie od rodziców do nas, młodych ludzi. Ale było odczuwalne na przykład na jakichś tam wspólnych spotkaniach, urodzinach, jakaś niechęć, aczkolwiek nie wprost. To były takie zaawalowane i nie wprost. Ale twoi rówieśnicy w podstawówce widzieli, że jesteś synem Wałęsy, tego Wałęsy? Tak, oczywiście, że tak. To znaczy może po 80 roku tak, może nie w takim szerokim, dużym tym, ale w momencie jak był Nobel, to 83 rok. Tak, 83 rok to wiedzieli już na pewno, bo ja musiałem się zwolnić, no i później pytali, dlaczego, co? W Oslo. Tak. Mówisz, że tato krótko powiedział Danuta, Oslo i trzeba było jechać. To było krótko, tak. A powiedz taką rzecz, bo niezależnie od jakichś ocen Lecha Wałęsy jako polityka, przywódcy związkowego, no to znamy go też jako człowieka i w tej książce to wybija, no że jest osobą, która zawsze w sposób taki uparty broni swojego zdania. Zastanawiam się, czy są jacyś ludzie wokół niego, którzy potrafią no go przekonać do pewnych rzeczy. On mówi z dużym szacunkiem na temat bardziej Geremka niż Mazowieckiego. Mówi też z taką estymą o Adamie Michniku na pewno w tej książce. Natomiast się zastanawiam, czy jest ktoś i był w tych czasach, kiedy no, bardzo dużo od niego zależało, kiedy był prezydentem, przywódcą związku, że można było zaufać, że on pójdzie, z nim porozmawia i Lechu zmieni zdanie. W tej chwili na pewno nie ma nikogo takiego. Wcześniej bym powiedział, że może był, ale to nie była jedna osoba, ale to było raczej on za każdym razem wykorzystywał jakieś mądre myśli ludzi, więc nie było kogoś, kto był centralnie tym takim, ale zbierał od ludzi. Nigdy nie było kogoś, kto by tak pchnął i on by poszedł, tak zrobił, jak chciał. Zanegował najpierw, przemyślał, zebrał jedną, dwie, trzy myśli, czy jakieś wypowiedzi, jako swoje i później to sprzedawał. Do dzisiaj to robi zresztą. Ale generalnie nie ma takiej siły w tej chwili, czy osoby, żeby go przekonać. Mówisz o tym tak trochę z takim smutkiem. No bo niestety wiadomo, 80 lat to nie już... Nie, no czasami dopadnie się do Twittera, internetu i coś napisze. Trochę mam wpływ na Facebook, ale też nie za duży, więc tam tonujemy, czy zabieramy jakieś tam już takie rzeczy, które no nie da się oglądać. No ale no niestety, nie da sobie przemówić. Wiesz, nie powiem o kwestii jedzenia, diety, czy w ogóle jakiekolwiek wypowiedzi, czy cokolwiek. Nie. Oparty i zawsze potrafi to tak odpowiedzieć, że no idzie nam w buty, że my nie możemy się obronić, nie możemy już skontrować, bo koniec, dziękuję. No tak, zagadka na śmierć. Nie, bo z drugiej strony to jest taki pewien fenomen, że ten prosty robotnik potrafił przygadać, on o tym zresztą mówi na kartach tej książki i wiemy o tym, no wielkim tego świata absolwentom wybitnych uczelni, bo trzeba mu przyznać, że taką zdolność na pewno posiada. Zastanawiam się, jak to było w waszym domu, bo no właśnie, znamy twarz Lecha Wałęsy, który po prostu potrafi wszystko uzasadnić, co zrobi, nie wycofa się ze swojego zdania, potrafi przypisać sobie pewną sprawczość taką, gdzie tej sprawczości byśmy poszukali u innych ludzi. Natomiast zastanawiam się, jak to było w domu, nie? Bo jest wiele takich projekcji mężczyzn, którzy gdzieś wychodzą na zewnątrz, krzyczą, rządzą, a w domu no to słuchają żony. Tutaj też ciekawa sytuacja, bo generalnie wiadomo, ojca nie było, mama przejęła rolę i ojca, i matki. Jak ojciec się pojawiał i chciał coś jakby zrobić, czy spowodować, to też nie sam, bo nie miał pojęcia generalnie. Mama mu coś mówiła, weź zrób to i to w taki sposób. Najpierw oczywiście absolutnie nie, po czym wracał do tematu i przekładał to jako swoje, to co mama mówiła, tak? Czyli znów, nie? Na wprost nie, ale od tyłu, że tak powiem, jak najbardziej, tak? Ale to generalnie on był wykonawcą jakby kar za coś, tudzież jakimś, nie wiem, osobą, która jakby nas do czegoś przymuszała. Jak nie chcieliśmy czegoś zrobić, mama nie mogła sobie poradzić, a ojciec był w domu. Ojciec, powiedz. No i wiadomo było, że tutaj dyskusji nie będzie, krótka piłka, wykonujemy. Ale on był, rozumiem, bardziej takim, no mimo wszystko w ostatecznym rozrachunku wykonawcą jej woli, tak? Tak. Tak. Ale potrafi... niech pan teraz powie mu, że tak było, nie? Nie przyzna się do żadnej słabości. No. Każda słabość to jest niemęskie, to nie jego. Nie? Spytam cię o jedną taką rzecz, bo zawsze zastanawiam się często, jak rozmawiamy w gronie tak znajomych, bo tak bardzo oburza tatę kwestia zarzucanej mu współpracy z Służbą Bezpieczeństwa, mówiąc tak bardzo szeroko. Znaczy, nie wnikając w to, jak było, co było i tak dalej, nie? Bo wiadomo, nikt tego sobie tam do końca nie rozstrzygnie, Duchem Świętym nikt nie jest. Jest takie pytanie, bo często się mówi, że czasami trzeba powiedzieć o jakichś właśnie swoich słabościach, bo sam je sprowokowałeś tym pytaniem, bo tak sobie pomyślałem, no co by się stało, tak? Generalnie, tak naprawdę. Czy u nas by stracił on autorytet? Nie, absolutnie. Wręcz by zyskał. Można hipotetycznie powiedzieć, gdyby tak było i się przyznał, nikt by mu krzywdy nie zrobił. Ale najgorzej go boli to, że on nic nie zrobił i nie może się obronić. Nie może się tak obronić, żeby to była obrona ostateczna. Tutaj zawsze będzie. Wiadomo, my jesteśmy też, Polacy są takim narodem, że zawsze coś, ale jednak pewno coś było. A on do końca, to tłumaczenie wciąż to samo, jakby nawet jego jeszcze odejmuje mu wiarygodność, tak? Czasami. Ale on będzie robił do śmierci dosłownie wszystko, żeby się obronić, że nie był agentem. Nie, rozumiem, bo właśnie sam o tym powiedziałeś, że są pewne rzeczy, które są dla niego ważne i to widać, tak? Że w zasadzie tej dyskusji już na ten temat nie ma i ostateczny rachunek, jakiś historia mu wystawi i znany jest przede wszystkim zawsze będzie jako przywódca, no, związku, który tak naprawdę doprowadził do przewrotu w Europie. Chciałbym się ciebie spytać też o to dziedzictwo domu, no bo wiemy, że mama jest osobą bardzo wierzącą, tato też był taką osobą, chociaż oni się różnili, bo mama była bardziej progresywna, to widać w jej książce. Ty mówisz, że jesteś ostatnim Wałęsą, jeśli chodzi o to drugie pokolenie, które jeszcze gdzieś tam chodzi na jakieś uroczystości religijne. Jak to wytłumaczysz? Co się się stało. No zawsze byście blisko księdza Jankowskiego, no też pewna jakaś tam ciemna jego historia się pokazała. Jan Paweł II przecież zawsze... Ja byłem bardzo blisko, ja służyłem niejednokrotnie do mszy u księdza Jankowskiego, jeździłem na jakieś oazy, bardzo często bywałem na jakichś tam spotkaniach z jego kierowcą, którego on w sumie wychował jako człowiek, prawie jak syna. Też trzymałem się. Ja tam nigdy nie widziałem tych sytuacji. Były podteksty jakieś śmieszne, ale nigdy nie było nic wprost. Nigdy nic nie widziałem, żeby można było coś zarzucić, ale to abstrahując od tego. Wracając do pytania, mama powoli, może nie wprost, ale powoli też odchodzi od kościoła, ale nie od kościoła jak kościoła, tylko od kapłanów, tak? Tych, co oni wyprawiają. Sami robią sobie krzywdę. Ojciec chodzi regularnie, ale też trochę przysypia na mszy, mało co słucha. A mama chodzi, tak? Do kościoła, czy rzadko już? Od pandemii ogląda. Ogląda. Okay. I to jest, no nie musi, a jest, mamy tak w Gdańsku takiego jednego księdza, który jest... Dobre, bezstronny jest to, po prostu księdza z powołania. Tak, ja wiem, tylko wiesz co, tylko to jest taki dramat, że trzeba gdzieś tam chodzić, zrobić sobie, że tak powiem, wycieczkę przez cały Gdańsk, żeby znaleźć jeden kościół, w którym można wysiedzieć. Nie chodzi, tylko też ogląda. Aha, nie? Też ogląda go. Okay. Ja osobiście chodzę do każdego kościoła, który jest w pobliżu i jestem gdzieś na wyjeździe. Jest dla ciebie problemem. I po prostu nie. Ja... Zawsze się wyłączam, uczestniczę, ale to, co tam jakaś mówi, jakieś kazanie, nie po drodze z czymś, no to mnie to po prostu nie interesuje, się wyłączam. I ja chodzę do kościoła, do Boga, a nie do ludzi, którzy jakieś pierdoły opowiadają. A powiedz, jeśli chodzi o te wasze relacje, bo ty trochę mówisz w tym wywiadzie, że one były trudne, też mówisz o tym, że to nazwisko bardzo wam ciążyło. Macie takie rozmowy, że siadacie, po prostu przegadujecie to, bo to ponoć bardzo pomaga. W ogóle chyba otwarcie się na emocje, mówienie o sobie, przyznasz, że jest to chyba najtrudniejsze. No właśnie. To jest niemęskie, to nie. Z mamą ja... Ale jaki masz taki pogląd? Bo to mnie to tak ciekawi. Nie wiem, uważasz, że terapia psychologiczna nie jest męska? Znaczy ja bym chętnie, bardzo chętnie z mamą rozmawiam na wszystkie tematy świata. Tak. W tej chwili nie ma tematu, na który byśmy nie rozmawiali. Z ojcem, mówię, z jego perspektywy to jest niemęskie, więc on się nie obniży o ten poziom niżej, żeby zejść, porozmawiać. Chyba żartujesz. O emocjach? O czymkolwiek właśnie takim bardziej z podwórka kobiecego, czy bardziej właśnie emocje, tam gdzie są większe uczucia jakieś, empatia, te rzeczy. Nie wiem, no to z rodziny musiał wynieść, czy nie wynieść w ogóle czegoś takiego. Jest tak, no to znaczy to my mówimy o tym, człowiek zimny, po prostu nienauczony uczuć. Nie? To jest przykre, bardzo przykre. Znaczy wiesz, no ja mam na to temat takie zdanie, że nikt nam więcej nie może dać niż sam posiada, bo pewnie też to z jego rodziców tyle dostał, po prostu i tyle, ile mógł przekazał. To, że ty mówisz o tym, to jest pewnie już pierwiastek silny mamy. Jak patrzysz na wasze wychowanie, oczywiście pewnie to można różnicować, ale spytam ciebie, kto miał większy wpływ na to, kim dzisiaj jesteś? Bo mówi się, że no są geny, ale też jest wychowanie taką pieczęcią, która na nas wpływa. Co masz z ojca, co obserwujesz u siebie? Nie lubisz tego, co lubisz, a co u mamy? No bezspornie całe wychowanie nasze jest 99%, bym powiedział nawet, może 95%. To jest mama, tak? Ojciec, no, geny, trochę wygląd, znaczy ja bardziej w mamy też jestem z wyglądem. No Marek mówił, że jak wchodziłeś tutaj, to nie przypominasz Lecha. No nie, mama. Zdecydowanie. Tak. Może teraz trochę już jestem pomarszczony, wąsy i tak dalej, ale generalnie zawsze byłem, można spojrzeć gdzieś tam z Nobla nawet, jak brat z siostrą wręcz. Tak, nawet tak, na zdjęciu paszportowym byliśmy wspólnie na jednym zdjęciu. Zresztą mojej mamy najmłodszy brat jest bardzo do mnie, czy ja do niego bardzo podobny. Nie? Ale właśnie spytam się ciebie, co na przykład uważasz, że takiego z mamy masz? Co w mamie takiego cię urzeka? Nie wiem, czy w tacie, czy na przykład, czy czasami masz, bo też niektórzy tak mają, że na przykład mają jakąś cechę, którą nie lubią u innych i okazuje się, że to jest ich cecha. Wiesz, o czym mówię, nie? Tak. Tak się zastanawiam. Powiem szczerze. No bo nie jesteś na przykład osobą, nie mam takiego wrażenia, przemądrzałą jakąś, jesteś otwarty, tak? Na jakąś rozmowę. Chcę być czysty i prawdziwy, Bogdan, jestem alkoholikiem, myślę, że mam prawo ciebie o to spytać. Od 15 lat nie piję. U ciebie też ten problem się pojawił. Nie? To też zaciążyło nazwisko na tym. No wiadomo, nie szukajmy dla siebie usprawiedliwienia. Jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się wręcz, no, z pewną dozą pewności powiedziałbym, że tak, nazwisko miało duży wpływ, bo ja byłem zawsze nieśmiały, cofnięty, żeby się otworzyć, no to zaczynałem małymi kroczkami alkohol. I 12 lat temu udało się, jestem i teraz do czego zmierzam? Jestem nowym człowiekiem, uczę się życia na nowo, odkrywam sam siebie, no coś niesamowitego. Nie? To jest piękne w ogóle, o czym mówisz, dlatego że zawsze się mówi, że pod chorobą alkoholową coś jest, głęboko zakopane, nie? Że samo nie picie nie rozwiąże ci tej sytuacji, to picie coś ci dawało, pozornie oczywiście w cudzysłowiu, i trzeba się gdzieś dokopać bardzo głęboko. No ale to trzeba przyglądać się sobie, żeby zobaczyć, co to jest. Pierwszy krok jeszcze bardzo ważny. No, jak to u ciebie było? Bo ja na przykład, dla mnie zauważyłem, że na przykład odwaga w stosunku do dziewczyn, nie? Żeby mówić, na przykład się uśmiechać, żartować i tak dalej, żebym miał taką pewność, że ja opowiadam śmieszne rzeczy i to jest akceptowane. Musiałem sobie wypić u ciebie. To oczywiście, że to tam. Najpierw to byli do kolegów, tak? Żeby pozyskać kolegów, kumpli, pokazać się jakoś fajnie. No oczywiście dziewczyny, jak najbardziej. No. Aha. No tylko, że zaczęło to iść w swą stronę. Ja zasypiałem, a dziewczyny poszły dalej, no i co? No, a wiesz, powiem ci, że ja bardzo przeżywałem to wszystko. Zresztą też mam takie doświadczenie, ty też masz i też o tym mówisz, o rozwodzie i mówisz w pewnym momencie, że, drugim, tak? Mówisz o tym, że no też po prostu nie miałeś takiego męskiego autorytetu w domu. Znaczy nie chcemy... No, nie szukać znowu tak przyczyn usprawiedliwień, tak. Nie. Takiej nieobecności. No bo wiesz, bo ja na przykład mój tato z Marek miałem 2 lata i myślę sobie, że to jest naturalne, że nie widziałem jakiegoś takiego wzorca postępowania, jak się zachować. No generalnie była sytuacja bardziej, że było tak na smutno w domu i wiesz, do takiej sytuacji podporządkowania się drugiej kobiecie na przykład się przyzwyczaiłem. Że szukałem silnych kobiet, a ty? Ja tak samo, tak, jak najbardziej. Znaczy ja też bym jeszcze kawałeczek wrócił do tyłu, bo nigdy nie było alkoholu u nas w domu. Nie było tak, że przelewał się, że ojciec pijany, a wręcz przeciwnie, tam u nas nie było alkoholu. No absolutnie nie mamy danych ku temu, żeby o tym mówić. Nie. Dlatego, ale szybko się uzależniłeś, czy to był jakiś proces? Ja generalnie szybko się uzależniam. Ja tak samo. Papierosy, alkohol, hazard, tylko że udało mi się też w odpowiednim momencie opanować, ale... No. Fajki rzuciłeś dawno? 10 lat. O, ja dopiero jestem od 1,5 roku. 20 kilo lepiej. Ale świetnie wyglądasz. No, trochę teraz schudłem, bo tam... Ale właśnie, czy to, o czym mówisz, takie odrodzenie, bo to jednak jest, oczywiście nie w pierwszym roku trzeźwości, bo to jest proces, który przychodzi, zmienił jakąś twoją perspektywę życia, bardziej sprawiedliwy dla siebie jesteś w ocenach, bo ja na przykład miałem taki duży problem, że bardzo byłem niesprawiedliwy i bardzo mocno siebie o różne rzeczy oskarżałem. Do dziś, ale jakby nauczyłem się tego obiektywizmu wobec siebie, że nie mogę zbyt dużo od siebie wymagać, wymagam tyle, no, na ile mnie stać, ile mogę zrobić, tak? I to fajne owoce przynosi, naprawdę. Ja mówię, poznaję siebie kompletnie na nowo, przewartościuję wszystko, smakuje mi wszystko. No wiesz, nowi ludzie się nagle pojawiają, nowe rzeczy, wydawało się, że ten... Gdzie ten alkohol, po co mi on potrzebny? No właśnie. Super, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Wspaniale, naprawdę. O tym opowiadasz. Dlatego też chciałem brata uratować, ale niestety... No trudny temat, takie trochę tabu. Mówisz o Przemku oczywiście. I Sławek oczywiście. I oczywiście o 2 lata Sławek jest młodszy od ciebie. No właśnie, ale mówi, że tato w ogóle jeśli chodzi o Przemka nie mówi, że czasami widać łzy w jego oczach. W książce też wspomina troszeczkę o nim. Natomiast myślę, że to taki duży, trudny moment, bo nie ma w tym logiki. No, chowamy naszych rodziców, kiedy odchodzą, ale chować swoich dzieci, największy ból, największa tragedia młodszego brata też, to dla ciebie też 4 lata młodszy ode mnie, tak? Gdzie wspaniały facet, no naprawdę esteta, muzyk. No, przebojowy bardzo. Znaczy tak nie do końca, bo on miał tą dwubiegunowość, także to... Tego trochę, ale początki, jak on grał na wszystkim, co tylko dotknął, grał. Po prostu wyśmienity gość, nie? No ale dwubiegunowość, choroba alkoholowa, to wszystko go pozamiatało, także... Gadaliście na ten temat, próbować go jako starszy brat troszeczkę nie chciał skorygować. Nigdy na ten temat rozmawiać, nie. On nawet trochę mieszkał u mnie w momencie, jak, znaczy trzeźwiał przez tam 9 miesięcy. Owszem, otwierał się, ale... Też miał kompleksy, też jakby uciekał, nie chciał na wprost rozmawiać. No. No to on artysta, no taki naprawdę prawdziwy artysta. Mhm. A dziewczyny to z mamą trzymają cały czas? Czy jak to jest generalnie? To też taki trochę dziwny i smutny temat, bo, no bo nie. My i wszyscy... Mhm. 8 nas było, każdy z nas jest jedynakiem. To jest paradoks, to jest kompletnie niewytłumaczalne. Tak? Tak. A jednocześnie budując sobie rodziny, jakby siedzimy tylko w tych gniazdkach swoich, nie wracamy do gniazda głównego. Nie? Aha, ale myślisz o świętach takich symbolicznych? Wszystko, cały rok. Aha. Okay. No, teraz oczywiście rodzeństwo mi zarzuca, ty jesteś oczkiem mamusi, ty jesteś synkiem. Ja od 2 lat się mamą zająłem, bo mam czas, mogę to robić i chętnie to robię. I super, i też to ci coś daje pewnie. Oczywiście, że tak. Bardzo mocno. No, wracając właśnie do mojej choroby, mama mnie wyciągnęła razem z siostrą najstarszą. No słuchaj, ja miałem taką sytuację, opowiadałem o tym często, że ja strasznie piłem i moja była żona, której jestem bardzo za to wdzięczny, zadzwoniła po moją mamę, mama przyjechała i powiedziała, że nie wyjedzie, dopóki nie pójdę na leczenie. I chodziła ze mną jak pies do sądu, do kancelarii, wszędzie po prostu, wiesz. Super. Ja musiałem to zrobić, także ja to doskonale znam. Ja nie miałem nikogo, ja po prostu coś mnie przeskoczyło w głowie i łapałem mamę, później siostrę, jakby taką bezsilnością łapałem tą ostatnią gwiazdkę, tą ostatnią możliwość. No ale wiesz, no ale to jest bardzo... Roku. Ja wiem. Tego ostatniego roku mi się udało. Ale to jest bardzo optymistyczne, dlatego że widzisz, Marek tutaj prowadzi wiele rozmów z osobami uzależnionymi, które wyszły z uzależnienia. No znaczy, no wyjść, no tak na dobrą sprawę, cały czas wychodzimy, cały czas się z tym mierzymy i one często tego wsparcia nie mają. I wiesz, no można różne rzeczy mówić, ale zobacz, znalazłem się w rodzinie jednak mimo wszystko. No to jest szczęśliwe naprawdę. To jest świetne. Chciałem porozmawiać jeszcze z tobą na koniec o twoim życiu zawodowym, no bo wszedłeś w służby, nie? To jakaś taka pasja, skąd ci się w ogóle to wzięło? Generalnie ktoś cię do tego namówił, czy... Szczerze powiem, że w sumie sam sobie to wymyśliłem. Aha. Nie wiem z czego. Ale to jako nastolatek? Książki jakieś, filmy? Nie. Ja generalnie szukałem... Mieczysław Wachowski? Nie. Co sądzisz o tym gościu? Tak powiedz. Był takim demonem przy ojcu i miał taką historię. Ale jeśli chodzi o nas, jak ojciec był internowany, to był bardzo pomocny. Zajmował się nami. Często Lechu o tym mówi, nie? Jak ojciec, nie? Właśnie woził nas na różne tam oazy jakieś. Do końca września kąpaliśmy się w morzu. Tak, tak fajnie, naprawdę fajnie nami się zajmował. Nawet fajnie. Jarek pomieszkiwał u niego kilka miesięcy wręcz, nie? O, świetnie. Także z tamtego okresu złego słowa. A później? Powiedzieć. No później to też z wiadomości powiedzmy medialnych, czy no generalnie z medialnych, to wiem różne rzeczy, czy służbowych powiedzmy też, nie do końca czystych rzeczach. Nic na wprost. Trochę też mógłbym mieć z perspektywy Instytutu trochę pretensji. No znana jest ta historia. No, rozejście się z Instytutem. Ja przejąłem to oczywiście, mój szwagier to pozamiatał bardzo ładnie, do zera po prostu. Wszystko pospłacane, także Instytut jest w dobrej kondycji, aczkolwiek kasy nie mamy, ale jest okej. Okay. No ale jak czytam te wszystkie rzeczy, no to no jak można zadłużyć na takie pieniądze? Nie. Ale powiedz, bo pytałem się ciebie o te służby, skąd się ci wzięły? No to nie mówię. Przypominam sobie, jak smutni panowie jeździli za nami w latach 80. I do czego zmierzam? Była taka historia, że ja tam się pod blokiem na osiedlu, na Zaspie pokłóciłem z jakąś dziewczyną, jej mama przyszła, mnie tam skrzyczała i jeden z tych smutnych panów z samochodu wyszedł. No i mi tam zaczyna mówić, a nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, dziewczyny są takie, nie łakie. I co się stało po latach? W 93 roku. Jakoś, nie wiem, czy on coś mi tam wspomniał, czy coś generalnie. Ja do niego się zwróciłem, żeby mi pomógł właśnie wejść w służby. Był zastępcą dyrektora później, więc poprowadził mnie za rękę, przeszedłem wszystkie badania, no i okej. Zakwalifikowany byłem najpierw do białego wywiadu, też dosyć fajna rzecz. No, czy się zacząć. Nie? No. To znaczy po badaniach psychologicznych miałem tam po prostu kierunek, że jestem analityczny i tak dalej i się nadaje, więc przegląd prasy, wiadomości i tak dalej. A powiedz mi, bo to nazwisko ci przeszkodziło, pomogło w tej karierze, w służbach? Mówię, generalnie nazwisko zawsze było, bilans dawało na zero. Mhm. Było źle, było lepiej, generalnie zawsze na ten. Początek to, że się tam dostałem, jakoś tam zafunkcjonowałem, to być może nazwisko trochę pomogło. Ale tak jak mówię, znowu swoich nie damy ci, bo będzie, że nazwisko, tak? I nie możesz zbyt szybko awansować, bo będzie po znajomości. Potem z kolei, no ostatnie 8 lat to przy samej ziemi byłem cięty, po prostu nic a nic. Nic a nic. A od 12 lat nie było żadnego zarzutu na mnie, absolutnie, pod żadnym względem, więc chodziłem, pytałem, tak, dlaczego. No, ale nie było wytłumaczenia. A powiedz, bo mówiliśmy tutaj o tych zarzutach wobec teatru, o współpracy z SB, ale też jest duży spór między nim a panem, z którego, który jest na, którego podobiznę mamy na twoim kubku, może podniesię trochę tutaj. Chodzi mi oczywiście o Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawiacie czasem na temat Kaczyńskiego w domu z ojcem? W domu nigdy polityki nie było, nie ma i rzadko bywa obecnie. Aha, bo ojciec krótko zamyka temat, nie ma tam rozmowy. A o czym rozmawiacie, jak się tak uda wam spotkać do kupy? A co słychać, co robimy, jak żyjemy, ale to są takie, to nie są rozmowy, to są pytania, odpowiedź, tudzież jakaś dłuższa wypowiedź, to już ojca nudzi, już odchodzi, nie? A. Skupiamy na sobie bardzo mocno. Znaczy tak, on trochę może teraz nie dosłyszy. No 80 lat. Nie? Bardzo jest, zawsze był jakby w sobie zamknięty. On ma miliony myśli, bo to widać na twarzy, co się dzieje. On cały czas myśli, cały czas rozmyśla. Gdzieś tam cały czas oczywiście nocami nawet Radio Maryja słucha, czy znowu coś go opluli. Cały czas to robi, tak? Żeby wiedzieć, jak się bronić, No ale to jest jakaś taka obsesja. To by się naprawdę, nie, naprawdę by się nadawało, wiesz, ja nie chcę nikogo obrazić, na taką rozmowę z psychologiem, który... No ale znowu, to nie jest męskie. Aha, kurczę, ale to strasznie krzywdzi, nie, generalnie, no bo też jak przed bliskimi się na to nie otwiera, tylko wchodzi w jakieś takie emocje, to myślę, że tego jeszcze tak doklinczowuje. Ja próbuję, ale to mówię, to jest tylko pytanie-odpowiedź, ewentualnie jakiś tam dłuższy, niedługi wywód, i zamykanie tematu do roboty. Aha. A powiedz, tak jak patrzysz na co dzień, myślę, no jesteś osobą, która może nam na te pytanie odpowiedzieć, z kim tato ma najlepsze relacje, jeśli chodzi o tych bliskich, o dzieci, nie wiem, czy mama bardziej, czy któryś z was, czy ty? Absolutnie z nikim. Aha. Wszyscy są równo, no. Zawsze tak było? No mówi się o tym, że duży wpływ na niego miał Wachowski, Milczanowski. To takie osoby, które znamy, wiesz, z życia publicznego. Może jest coś takiego... 5 lat prezydentury go mocno wypaczyło. Aha. Bo to widać, to było widać wcześniej, teraz już troszkę mniej. To jego to konsekwencja całej prezydentury. W niego właśnie wciskano to, że on jest słoneczko, że jest najlepszy. To tak typowy syndrom króla, czy tam słoneczka, tak? I to mocno. I to mu zostało. To zostało mu. Zdaję sobie sprawę z tego, ale w dalszym ciągu ja wiem lepiej. Ale co chcesz powiedzieć, że nie ma człowieka, który by mu powiedział, no Lechu, tak nie można, i on się otacza takimi klakierami, tak? Ludźmi, którzy... Otaczał się. W tej chwili on nie ma nikogo, żadnej osoby, którą wprost... Aha. No trochę może kogoś bardziej lubi, mniej lubi, ale takich osób... A może jest jakaś osoba, nie z pierwszych stron gazet, ktoś, jakiś sąsiad, ktoś gdzieś tam zupełnie z zewnątrz? Absolutnie nie. Nie, to jest samotna wyspa, absolutnie samotna wyspa. Okay. Jest sympatyków, oczywiście osób tam ze strajków, no tam powiedzmy kto, Jurek Borowczak, no, kilka osób. A ty się ostro od niego wypowiada, o wszystkich się wypowiada ostro w tej książce. To znaczy ostro, no myślę, że tak może się przykro zrobić wielu osobom, jak, no nie wiem, jak chociażby Borusewiczowi, tak. No tam jest jakaś zadra wcześniejsza. Nie, bo rozumiem, z Gwiazdą, z Walentinowiczami to jest sprawa znana, nie? Natomiast tutaj tak jest. Myślisz, że no bo mówi się, że czasami ktoś jest skazany na jakąś drogę życiową, nie? Po prostu. I często niektórzy mówią, że gdzieś tam przeskoczył przez płot i tak dalej, no ale no nie każdy potrafi, właśnie ma te predyspozycje i tą odwagę, nie? No, zgadza się. Aha. A odwagi chyba w głoszeniu sądów nigdy mu nie brakowało. Nie. To jest naprawdę zaleta, czy to czasami wada, może ta odwaga, zbyt duża odwaga, bo bywały sytuacje. No to zabawmy się w taką grę. Jakaś największa zaleta twojego taty? Powiedz szybko, tak. Pewność siebie. Odwaga właśnie. Wada? Pycha. Pycha. No to rzeczywiście, no to jest charakterystyczne dla takich wielkich postaci. To nic chyba oryginalnego tak, nie powiedzieliśmy. Bo pokora wbrew pozorom nie jest zła, absolutnie. No wiesz, trzeba się go nauczyć, nie? Może po tych pierwszych 80 latach przyjdzie na to czas. Bogdan Wałęsa był naszym gościem. Wałęsa 80. Bardzo polecam, dlatego że ta książka jest w całości jakby wszystkim, co ojciec zrobił, co osiągnął, co zrobił, a końcówka moja jest ceną, kosztem, który poniósł on i cała rodzina. Tak. Także warto. Tak, ja myślę, że bardzo się nam to należy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te tabloidy czyhają na wszystkie potknięcia. To jest sprawa Przemka, twój rozwód, ten spór między tobą a twoim młodszym bratem, książka mamy, która rozwścieczyła też trochę otoczenie Lecha Wałęsy. No, moim zdaniem tam książka mamy pokazała ludzką twarz ojca. No to może, tylko i wyłącznie. To może doczekamy się jakiegoś takiego sezonu, wiesz, na jakimś Netflixie Wałęsowie generalnie. Nie ma szans. Nie mów nigdy, nigdy. No. Ta książka czeka na was. Myślę, że namówimy wydawnictwo więcej egzemplarzy. Bardzo serdecznie wam ją polecam. Ja ją połknąłem w jeden wieczór, no bo to jest takie czytadło właśnie. Trochę historii znanej, nieprzenudzonej, ale chyba rzeczywiście najbardziej poruszająca to jest ta część tej rozmowy z tobą. Serdecznie wam dziękuję i zapraszam za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.